Pamiętasz taką kreskówkę, gdzie roboty robiły wszystko za ludzi, a ludzie na takich automatycznych krzesełkach sobie jeździli i robili się z grup No tak, wow well, i. Tak, no więc Elon Musk zaprezentował właśnie wizję czy początek takiej przyszłości. Na wiecu Trumpa? Literalnie nie wiem, co robię. Teraz ja mówię, teraz ja mówię, nie przerywaj mnie, kobieto. Dzień dobry. Albo dobry wieczór, na początek pytanie do Was. Czy i co chcielibyście w swoich życiach, w swoim życiu zautomatyzować? I, I dlaczego? dlaczego? <grym> w sensie, co byście chcieli, żeby się robiło tak za Was, że. Bez Waszego udziału. Tak. Albo że po prostu mówicie: Hej, Aleksa, odpal Ania i Marek Jadą na YouTube. Nie szkodzi. Okej, okay, w ubiegłym tygodniu Tesla pokazała coś, co się nazywa We-Robot. Taki, takie wydarzenie było zorganizowane, We-Robot. Taka dwuznaczność, którą można przetłumaczyć jako robotujemy. Że We-my robotujemy. Mm, tak. I demo odbywało się na takiej dużej... macie miasta. Oczywiście występował Elon, no bo kto inny miał występować? Okej, okay. wita się z postacią... Taką robotowatą, jak ten ich poprzedni w kostiumie. Mm -hmm. Wsiada do samochodu po stronie pasażera. Co jest istotne? Dla dalszej historii. Nie widać ani kierowcy, ani kierownicy. Gasp! I tym samochodem autonomicznie, porusza się po tej makiecie miasta, no i oczywiście wchodzi na scenę i mówi, mordy, mordy, to jest Cyber Cub, robotaksówka i 20 pojazdów demo, za chwilę wszyscy pojeździcie. Te samochody sobie jeżdżą tymczasem, tak. trwa prezentacja, samochody jeżdżą, panie! I ani jeden się nie rozwalił. A było dla utrudnienia jakieś tam takie przeszkody w ruchu, żeby, żeby miały szansę. No więc, okej. Okay. No więc Elon mówi, że to jest przyszłość, Ta... zupełnie nieapokaliptyczna. Taka piękna przyszłość. No chyba, że Trump przegra, bo wtedy to bombki strzelił. O Trumpie na szczęście nie mówił. W każdym nie, razie. Tam nie, gdzie indziej za to dużo. W każdym mówił. razie Elon chce takiej przyszłości, w której transport jest tani i bezpieczny. A co to? Przepraszam, tak się Elon nagle przejął, żeby było tanio i bezpiecznie. Bo według niego transport publiczny z się, no w LA są korki, smog. No są. Ale na szczęście jest Tesla. O rany, to the rescue. I mówi, że już w tej chwili jest FSD pod nadzorem, a będzie FSD bez nadzoru. Aha, to znaczy, ale o ile pamiętam, FSD to teraz jest poziom 2 z 5, a... Mercedes już ty, ma już trzy. Już ty tylko poczekaj, już ty tylko poczekaj. Aha. Samochody są w ogóle za drogie, więc musi być taniej. I Rowery? cena Rowery? No nie wiem właśnie, bo cena samochodu, zakupu, ubezpieczenia, parkowania, to wszystko jest. A ile taki ale, samochód. Ale tak, ile taki samochód robi? Ale mordy mówiliśmy o tym przecież w naszym odcinku o carsharingu. Tak, ale ile taki samochód robotuje? Ile taki samochód robotuje? No według Elona yy, to on ocenił, że 10 godzin w tygodniu, a tydzień trwa 168 godzin, więc. No właśnie. Samochód jest... stoi. Przez 140, 158 godzin, godzin samochód stoi, a mógłby być. Wykorzystane inaczej. I tu właśnie wracamy do tego naszego autonomicznego czy. No, Nie autonomicznego, właśnie do carsheringu do takiego carsheringu? normalnego, ludzkiego, z białkiem. G tak, gdzie wyliczono, że taki Jaris, przypuśćmy, potrzebuje poruszać się dziennie minimum z 90 minut, żeby się. Z żeby na zero wyszedł. Więc okej, okay, na razie Elon nie mija się jeszcze nie, bardzo. Nie, to znaczy na razie to co Elon mówi ma trochę sensu. Ma trochę sensu. Okej, okay, są samochody i mogłyby jeździć więcej. Elon mówi pięć razy, 10 razy więcej. Bez kozary powiem 500, No ale... 10 razy więcej to byłoby 100 godzin jeździłyby samochody, a 5 to byłoby 50 godzin jeździłyby te samochody i pojawia się pytanie Dokąd one miałyby jeździć? No więc, no więc właśnie, bo okej. Okay, 50 godzin to jest więcej niż tydzień pracy. No, bo pracujemy 40 Jeżeli godzin. Pracujemy... Chyba, że, chyba, że jesteśmy panem Matczakiem, to wtedy pracujemy 80 6, godzin. Tak, absolutnie. 168. 200 godzin pracujemy w tygodniu. No dobrze, no ale ilu, ilu jest Matczaków? No, tego jeszcze nie wiem. Ale Elon mówi, że. Samochód będzie jeździł, samochód będzie zarabiał, i to jest świetny pomysł na biznes. To znaczy wymyślił co Ubera? Wymyślił Ubera. I teraz zastanówmy się, bo teraz policzmy sobie, że załóżmy, że samochód jeździ raptem tych 50 godzin dziennie. 50 godzin dziennie, tygodniowo. Tygodniowo, przepraszam, 50 godzin tygodniowo, tak. To. No to to jest 7 razy 7. Mm -hmm, to jest 49, to jest 7 z groszami dziennie. I teraz tak, o ile jestem sobie w stanie wyobrazić, że ten samochód jeździ w pewnych godzinach w ciągu dnia, to ja nie wiem, czy on wyjeździ 7 godzin. To czy znaczy, to musiały być strogie korki. No więc właśnie, bo nie bardzo to widzę. Kto miałby jeździć tymi samochodami przez tyle czasu? Poza tym, jeśli. Samochód Oke. ma być autonomiczny. To... No to okej, musi dojechać w jakieś miejsce. I... Okej, okay, czyli hmm. on będzie tak ganiał po mieście za człowiekiem, który chciałby się nim przejechać. Tak jest. I tych samochodów musi być oczywiście odpowiednio dużo, żeby ci ludzie mogli z apki je sobie zamawiać. Wiesz co, ale to, to, to nie ma za wiele sensu, dlatego że no dobrze, no jaki to Twój problem rozwiązuje? I tak musisz. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Elon mówi, że te samochody mm -hmm. będą nawet 10 razy bezpieczniejsze niż kierowca. Akurat w Stanach to jest nisko postawiona poprzeczka, ale. W Stanach to rzeczywiście niewysoko, ale... a i wszystko jest w czasie przyszłym. To będzie bezpieczniejsze, tego, to będzie nas woziło, to będzie wszystko robić. Wiesz co, naprawdę czasem myślę, że Elon powinien być honorowym Arabem. Inshallah. Inshallah, Bukra, come next week. Okej, okay. inshallah to jest określenie... To jest jak maniana, tylko nie tak szybko. Bo to jest jak Bukda i jest to używane... W wielu zastosowaniach. Generalnie jak nie chcesz czegoś zrobić i ktoś się ciebie pyta, czy coś zrobi. Tak, to, to... masz inshallah. inshallah. Tak. A bukra to jest jutro. Tak. Więc. A next week to w przyszłym tygodniu. <laughs> Okay, Więc... Lekcja arabskiego i angielskiego zakończona. Generalnie to jest trochę też tak, bez kozery, powiem 500. No, dobra. Tak, to znaczy. Okay. I teraz tak, ci ludzie w samochodzie mogą sobie siedzieć, gapić się. Wiesz Jak się co? będą tak gapić w bok, to dostaną choroby lokomocyjne, ale mogą się gapić w ekran, bo tam jest olbrzymi ekran w tym samochodzie i oglądać filmy. Ale ja nie chcę gapić się w ekran i oglądać filmy. To możesz gapić się w komórkę i z koleżanką rozmawiać, która pewnie też siedzi w kolejnej robota to prawda, często mi się zdarza siedzieć i rozmawiać przez telefon z koleżanką. No więc mogłabyś rozmawiać sobie siedząc w na... tym. Odzyskujesz swój czas, bo jak przyjdziesz do domu, to już nie musisz z koleżanką rozmawiać. Możesz, nie wiem, zająć się kotem, możesz poczytać książkę. To jest akurat nasz przykład, kot i książka, albo nie wiem, naprawianie krajelnicy do chleba, bo Elon oczywiście takich rzeczy nie robi. O tym, co Elon Myślę, będzie robił w Elon domu, to za chwilę. ma, ma ludzi, którzy. Kroją jego chleb. Ale po co ci ludzie? I nie uprzedzajmy faktów, ci ludzie są absolutnie zbędni. W każdym razie, w domu możesz sobie, w domu już odzyskałaś czas. Okej, okay, czyli, czyli dobra, w domu odzyskałam czas i nie wiem co robię. Ale jedziesz do pracy tym samochodem. I to jest w ogóle kolejny środek transportu, czy kolejny pomysł Elona na to, żeby nie stykać się z plepsem. No? Tak, ty... Siedzisz sobie w tym dwuosobowym samochodzie. Zapewne z badań wynika, że więcej osób w taksówce nie jeździ. średnio tam. Kiedyś było takie badanie, to chyba Smart wtedy wypuszczał, że nie wiem, średnio samochodem jeździ 1,2 człowieka. Tak, to jest prawdopodobne. Więc prawdopodobnie tu jest, tu jest to samo. Dwa miejsca w tym samochodzie wystarczą, plus duży bagażnik, żeby można było pojechać gdzieś jeszcze Na dalej. Zakupy. Tak, czy coś. Mhm. No więc dobrze, siedzę sobie w tym lounge'u, bo ten samochód to jest po prostu lounge. Mm, mm, e... Nie stykam się z plepsem. Znaczy, powiem szczerze, z Elonem też niespecjalnie nie miałabym ochotę się. No stykać. więc właśnie, ale Elon jest na tyle przewidujący, że mówi: Okej, okay, czasem się zdarza, że ludzi jest więcej. A, i na przykład teraz? drużyna futbolowa wsiada do, jak on to nazwał? Do. Wsiada do takiego robowana. Ale zanim dojdziemy do Robowana, to powiedzmy jeszcze, że będzie tanio. Bo autobus według Elona subsydiowany, jak. Boże, się go... czyli, czyli Elon wymyślił też autobusy. Wymyślił autobusy, ale zaraz ci powiem, dlaczego je wymyślił. Wymyślił je dlatego, że zwykły autobus według Elona kosztuje po odjęciu czy po zabraniu subsydiów, dolara za przejechanie mili. Nie wiemy, skąd wziął te dane, ale takie ma dane. Zapewne te dane nie są zupełnie z dupy. Być może w jakichś warunkach rzeczywiście, rzeczywiście to tak kosztuje. jest. Okay. Okay. W związku z tym robotaksi będzie kosztowało już z podatkami i ze wszystkim 30-40 centów. A, w związku z tym. A jak to osiągnie? Tego jeszcze nie wiemy. Ale osiągnie to, że za no, Góra 30 tysięcy dolarów, będziesz mogła taką taksówkę kupić. Najlepiej całą flotę takich taksówek, i ty Poczekaj. będziesz siedzieć w domu i zarabiać, jak te taksówki będą sobie jeździć. Okej, okay, czyli właśnie wymyślił. Ubera po raz kolejny. U Ubera po raz kolejny i te wszystkie hala taksi, te inne, co, co jeżdżą teraz po Warszawie. Tak jest. Zamiast tej Fabi, czy jak się nazywa ten samochód, Fiat Tipo, będą jeździły cybertaksi, i one już będą jeździły bez naszych azerskich. Braci za kierownicą. Co też z całym szacunkiem może podnieść poziom bezpieczeństwa. Jestem pewien, że na tej takiej grupie cierpów y, wszyscy nam tutaj pomyślą, tak, 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 bo oni tylko wypadki robią. No, a wy, wy śmierdzicie. Wy za to śmierdzicie i opowiadacie chamskie dowcipy, więc. Tak. No ale okej, okay, dobra. Y, więc Elon wymyślił Ubera po raz kolejny. Będzie... Cudownie. Na razie to, to FSD bez nadzoru będzie w Kalifornii i Teksasie od 25 roku. W 25, nie od, tylko w. W? No to mm. przepraszam, 25 rok to już tak typu za. Już, już za. Już, już tak. I również dzięki temu, że oprogramowanie to obecne Tesla Model 3, Y, X i S też będą mogły już jeździć tam, gdzie pozwalają oczywiście przepisy. A Cybertrucki? Ktoś się chyba go pytał i on powiedział: tak, tak, Cybertruck też. O kurczę, to będzie świetne. E, dobrze, wracamy do cybertaksówki. Nie, Ellen przepraszam, ja jeszcze cały czas myślę o autonomicznym cybertraku i. E, tak, to będzie, to będzie złe. Ale okej, okay, ale zobacz, jak on się będzie zwracał wtedy. Cena Z, Zwracał do mnie? Nie, cena zakupu będzie się zwracała, jak będzie sobie jeździł te 50 godzin tygodniowo. Cudownie. Wracamy do, mm, do jakichś takich założeń czasowych. Elon sam przyznaje, że jego założenia czasowe bywają optymistyczne. Mm -hmm. Ale mówi, że no do końca 26 roku to ta cybertaksówka wyjedzie na. Znaczy będzie. Będzie. Nie mówi, że wyjedzie, tylko że będzie. Okej, okay, biorąc poprawkę na to, że większość rzeczy, które obiecywał z jakąś tam datą się trochę spóźniało, no to ja bym to tak widziała typu 2030, realnie. Hmm, może. No w każdym Zwłaszcza, razie. Zwłaszcza, że tu jest dużo rzeczy, które mogą pójść nie tak. tak. W każdym razie wszystkie samochody i te cybertaksówki, i te obecne Tesle to wszystko będzie w pełni autonomiczne, tam, gdzie oczywiście jest to możliwe. Dobrze, Dobrze. okej, okay, no dobra, ale to 50 godzin tygodniowo ciągle mi powtarzasz, a te 118 godzin tygodniowo to a, co ten samochód właśnie, będzie robił? Właśnie, żeby ten samochód nie tracił na wartości, jak tak stoi, te 118 godzin Wiem, tygodniowo. Będziemy kopać bitcoiny. Prawie, prawie, bo powiedział Elon, że dlaczego nie wykorzystać mocy obliczeniowej takiego komputera, który jest w takim samochodzie. Um... Nie zdradził dalszych szczegółów, ale mówi, że jak ten samochód stoi, to może liczyć. I łączy się przecież z siecią, więc hmm, hmm? Znaczy, pani to, już widzi, gdzie to idzie. To parka bitcoinów. Tak. Być może w ten sposób planuję też jakoś subsydiować ten swój carsharing, żeby to rzeczywiście kosztowało 30 centów za kilometr. Um, okay. Ale kto wie, kto wie. Nie wiem, a poczekaj, czy, a, a... kto będzie na tym zarabiał. Czy ja, czy on? Nie wiem. No, no Nie, nie znaczy, no, może ja jakoś 50-50, będę... pół na pół. Ja będę na tym zarabiał, jak mój samochód będzie kosztował 30 centów za kilometr. A on będzie na tym zarabiał, żeby ja mógł mieć ten samochód po 30 centów za poczekaj, kilometr. A, a ten samochód to, to jak się będzie ładował? Bo... Dobrze, że pytasz, bo... Pokazywaliśmy takie rozwiązania bodajże w naszym odcinku o samochodach elektrycznych i problemach niepełnosprawnych. Tak. Pojawiły się jedno czy drugie rozwiązanie, gdzie robot wtyka wtyczkę. Tu jest jeszcze lepiej i o tym rozwiązaniu ale też przecież, mówiliśmy. Ale przecież zrobił robota, no to czemu robot nie może wtykać wtyczki? Wychodzić z kubła na, na szczotki i, i, i wtykać wtyczkę. Bardzo słusznie. Elon na razie wymyślił to, co myśmy też wymyślili, czyli, znaczy nie tylko my, ładowanie indukcyjne. Ładowanie indukcyjne najeżdżasz sobie na taką płytę, nad taką płytę i samochód się ładuje, nawet może szybkie ładowanie, tylko nie jest to najbardziej efektywne. No właśnie, ładowałeś ostatnio indukcyjnie telefon? No, chwilkę to trwa. A grzeje się trochę? No ciut. No, to teraz wyobraź sobie... Ale w takim Oslo się nie grzeje. W Sroslo, to teraz sobie wyobraź w tym Teksasie, tam jest, tam bywa ciepło. Tam bywa ciepło, więc to ładowanie może nie być tak szybkie, ale nie ma problemu, bo po tym całym syfie, który zostają klienci, zostawią klienci w taksówce, w międzyczasie inne roboty będą ten samochód sprzątać. Czyli będzie miał tam jeszcze tę, rumbę. Będzie miał tam, tak, rumbę na takim wysięgniku, która będzie Sprzętała jeździła. Sprzątała pawia. Przepraszam, ale widzisz do czego to doprowadzi. Do... Rozmarzę tego pawia. Przepraszam, czy widzieliście ten filmik, w którym e... rumba wie... Boże, przepraszam. Bardzo... E... Bardzo dowcipy z podstawówki, ale rumba wjeżdża na coś, co kot lub pies zostawił na podłodze i... I... Dobra, wygooglajcie to sobie, nie będę Wam tego linkowała, ale jestem pewna, że da się tego znaleźć, bo jest to premium content. Po to wymyślono internet, kochani. No w każdym dobrze. razie, Elon mówi, że nie dość, że będzie ta moc obliczeniowa, nie dość, że będą te cybertaksówki, to teraz będą parki w miejscach parkingów. Bo okej, okay, w, w Stanach są przepisy, które na biznesach wymuszają budowanie bardzo dużych parkingów. No dlatego jak podjeżdżasz pod swój tarżej, to masz 4 hektary parkingu. To jest. Są trzy samochody, ale 4 hektary parkingu, więc teraz tych hektarów parkingów już nie będzie trzeba było robić, bo będą taksówki tylko jeździły. E, okej, okay. to znaczy. Wyobrażam sobie, że w Stanach, gdzie masz tych 4 hektarów parkingów od zarąbania, jeśli dogada się z politykami, ktokolwiek nie będzie politykiem po wyborach i <grym> przeprowadzą <grym> ustawę, czy załatwią to dekretem, że nie trzeba będzie budować parkingów, to oczywiście biznes się ucieszy, bo to są wielkie koszta. Tak, bo to są pieniądze, które, które można z tak. tego wyjąć. Mm -hmm. i, okay, I wtedy ale... można zainwestować we floty w koparkę, robotaksówek. Bitcoinów, robo, ro, robotaksówek, oczywiście. Tak jest. Tak, to znaczy jest to doskonałe rozwiązanie na Stany, gdzie rzeczywiście potrafisz jechać, to znaczy dobra, no, po Stanach nie jeździłam, ale jeździłam po Kanadzie, a to całkiem podobnie w niektórych tak, miejscach. Tak, tam jest bardzo dużo miejsca. Ameryka Północna to taki kontynent gdzie, gdzie Teksas jest większy od Francji No Teksas jest powiedziałabym większy od wielu Krajów w... Ale taka Belgia na przykład, żeby było weselej. <grym> Belgia jest mniejsza od większości Stanów, lub każdy, ze sta lub większość ze Stanów jest 2, 3, 5, 8 razy większy od Belgii. Ale wracamy do tej naszej Europy, <grym> takiej malutkiej, ciaśniutkiej. No właśnie. U nas nie ma miejsc parkingowych, więc a jest za to duży ruch w miastach. Ale tu wjeżdża właśnie ten robowan, <grym> czyli. Mi, transport masowy, 20 okay, osób w jednym cudownie. busiku. Elon <laughs> wymyślił transport miejski. Tak, to zresztą to ci... Mercedes i Kia, Mercedes chyba z 10 lat temu, a Kia ostatnio pokazuje takie rozwiązania, takie elektryczne wany autonomiczne, no, to które coś mogłyby tam coś pokazuję, tam robić. Pokazuje, ale to takie głównie proof of concept jest. No. Więc ja teraz myślę, że Rafał Brzoska w tym momencie Co? dzwoni i mówi, Elon, hello, tak, ja tu um, ty paczkomat, rozumiesz? Rozumiesz, Elon, paczkomat. Paczkomat! <laughs> W robowanie robisz paczkomat i on parkuje, on parkuje na tym wolnym miejscu parkingowym. Cudownie, czyli trzeba teraz uwolnić miejsca spod paczkomatów, zaparkować tam robowany. I ludzie będą przychodzili i sobie pobierali stamtąd te paczki, a ten paczkomat będzie później odjeżdżał po więcej paczek. Albo jeszcze w środku paczkomat będzie przyjeżdżał ci do domu i mówił, halo, odbierasz paczkę? Nie? To spadaj, za dwa dni tej paczki już nie będzie. Ehm, chyba, że zapłacisz. A? a? Czy ty widzisz tę nową gospodarkę? O mój Boże, to znaczy nowa gospodarka i to jeszcze cały czas jak jeździ, to kopie bitcoiny. E, kopie bitcoiny, tylko że cały czas robi... Właściwie stoi w korku tych pieprzonych taksówek, bo jak rano wszyscy jadą do pracy, no, to dokładnie. wszyscy wsiadają to, to, do tych robotaksówek. To, 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 to wszyscy wsiadają do tych robotaksówek, wszyscy stoją w tym korku. Ale zaraz, e, a potem jak dojadą do pracy i siedzą w pracy przez 8 godzin, to co się dzieje z robotaksówkami? Kto nimi jeździ? I po co? Jak one wtedy zarabiają? Znaczy kopią bitcoiny, no, oczywiście. Kopią bitcoiny, oczywiście. To znaczy... Ale kurczę, ceny w szczycie i poza szczytem. Ale i... bitcoinów czy taksówki? Kurde, wszystkiego. Ja się zastanawiam, dlaczego, bo teraz tak... Następnym punktem programu było zaprezentowanie za, za robota, który już nie wygląda jak człowiek w kostiumie, bo ma tu jakieś takie... Te, Wypustki? Nie, jak się mówi joints, st takie stawy. Stawy, stawy, przeguby. stawy, przeguby ma takie elektryczne, tu gdzie ja mam jeszcze oponkę. To znaczy e yy, C-3PO yy, totalnie. Tak, to znaczy i, i C -P -O, dlaczego, tak, Gdy... dlaczego taki robot nie prowadzi tego samochodu? Tak właściwie. Wiesz co, bo to by za bardzo wyglądało jak Gwiezdne Wojny, a na to nie ma licencji, bo by go dojechali z Lucasfilm. Może. W każdym razie, Elon mówi, po co nam ten robot. Przede wszystkim, ten robot też będzie kosztował 20-30 tysięcy dolarów. Możesz go mieć oprócz lub zamiast samochodu, zamiast swojej Robotaxi, możesz mieć też robota. Czy oprócz? A, a dostanę zniżkę, jak kupię dwa? W sensie i samochód, i tego robota? W bitcoinach. Które sobie, Które sobie uk... Cudownie. W każdym razie, ten humanoid według... Elona, wyjdzie z psem na spacer, pójdzie na zakupy, skosi Ej, trawnik. Ale, ale zakupy dzieci. przyjeżdżają tą robotaksówką. Tak, z, oczywiście, że zakupy przyjeżdżają robotaksówką, więc ja nie wiem, po co mu ten. Ale wiesz, on o tym nie wie, bo za niego to robią ludzie. No tak, więc bo, on tych bo on ludzi nie zwolni. W życiu nie robił zakupów. On zwolni tych ludzi i postawi robota. I teraz, nawiasem mówiąc, a propos, wyobraźcie sobie, że macie taką robonianie. To jest dystopia, a Elon coś mówił o szczęśliwej przyszłości. Tak, ja nie znaczy... wiem, co to jest za szczęśliwa przyszłość, gdzie taki robot cię podnosi za wsiarz i w... mówi, ze srałeś się. Pach, pach, pach. O fu. Tak, i, roz... I rozwala to wszystko. Poś... <słyska> na, co wyjeżdż, rumba? na co wyjeżdża Na co wyjeżdża ale mówi też, Elon, że robot może być twoim przyjacielem i podawać ci drinki. Kurczę, jasne. Takie, nie słuchaj lekarza -ni na. O, oh, to dobry przyjaciel, psia krew. No, albo w drugą stronę można sobie zaprojektować tego robota, że jak cię widzi nawet z tym takim saszetką musu, to od razu cię łapie za mi Gdzie? Nie, proszę, nie on o? mówi tak. Gdzie ten tu alkohol? Oddawaj. I sam go wypija. Ale przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Jak to się ma do praw robotyki? No właśnie. Jeżeli nie wiecie, to jest coś takiego jak prawa robotyki. I zostawiamy link do tego w opisie. Wy nam powiedzcie, jak się taki robot, który zabrania ci pić, albo wprost przeciwnie, pozwala ci pić, mimo że nie powinniście. I jakbyście go nazwali. I jakbyście go zastosowali do praw robotyki według Elona. A, a tym wszystkim, którzy potwór, potwornie się właśnie oburzyli, że, że... to najlepszy pomysł, że, my I że my widzimy jak... wizji. I że po prostu jesteśmy tempi jak no właśnie już wy wiecie co, jak twoja stara mordo. Jak to śpiewał Big Cic kiedyś stare igły od strzykawek są tak tempe jak wałęsa. Bikcy tak śpiewał. Bikcy tak śpiewał, istotnie, śpiewał parę różnych innych Więc rzeczy. Więc jesteśmy tempi jak stare igły od strzykawek. Yy, ale, jako komentarz do tej prezentacji, zostawiamy piątkowy wykres akcji Tesli. Pa. Pa. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w następnym, następnym odcinku!